Szanowni Państwo, witamy serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji. Ja się nazywam Roman Łazarski, Nowe Nadzieje. Ze mną jest kolega Krzysztof Tuduj z Ruchu Narodowego. Proszę Państwa, rząd majstruje przy wieloletnim planie finansowym państwa, co zupełnie nas nie dziwi, ponieważ rząd szuka pieniędzy. Co także nas nie dziwi, ponieważ jedyne, co słyszymy z ust tego rządu, to kolejne wydatki, kolejne obietnice. Czy ktoś z Państwa kiedykolwiek słyszał, żeby ten rząd nam czegokolwiek zaoszczędził, żeby zdjął z nas jakieś ciężary czy jakieś przykre obowiązki? No niestety nie. Ta sytuacja będzie się, proszę Państwa, pogłębiać. Kto nie wierzy, to ja proponuję, niech przeprowadzi taki eksperyment we własnym zakresie, niech w swoim otoczeniu obieca wszystkim dookoła, rodzinie, kolegom z pracy, znajomym, sąsiadom, że coś dla nich zrobi i niech sprawdzi, jak szybko znajdzie się w położeniu, że nie jest w stanie zrobić nic, za to bardzo potrzebne są mu pieniądze oraz pomoc. Nie inaczej jest z rządem. Różnica jest tylko taka, że oczywiście nikt z nas nie weźmie na siebie takiego ciężaru, bo nikt nie jest na tyle głupi, żeby w ten sposób ograniczać swoją wolność. Natomiast rząd ma tę wolność gdzieś. On to robi bardzo chętnie, ponieważ potrzebuje naszych głosów. Trzeba sobie tylko zadać pytanie, jakie państwo my chcemy przekazać naszym dzieciom? Czy chcemy przekazać państwo lekkie, sprawne, silne? Czy chcemy przekazać państwo razem z tym sadłem biurokratycznych obietnic? Czy takiego spaślaka, który nie jest w stanie nic zrealizować, chcemy przekazać naszym dzieciom na utrzymanie? Wracając do tego szukania pieniędzy. Proszę Państwa, od przyszłego roku kolejny raz wzrasta ZUS dla przedsiębiorców i to o 100 kilkadziesiąt złotych. Płaciliście 1400 coś tam, teraz będziecie płacić 1600. Od 2015 roku ZUS wzrósł o 900 zł, wzrósł dla przedsiębiorców. To ponad 100%. Proszę sobie zadać pytanie, czy w tym czasie nasza gospodarka zwiększyła się o tyle? No nie. Jest to ewidentne narzędzie do zwiększania wpływów budżetowych, czyli wyciągania pieniędzy z naszych kieszeni na rządowe obietnice. Tak samo słyszę zadowolenie ze wzrostu płacy minimalnej. Proszę pamiętać, że płaca minimalna także jest podstawą naliczania ZUS-ów, podatków, a także innych danin publiczno-prawnych, więc także jej wzrost jest narzędziem zwiększania wpływów do budżetu. My przedsiębiorcy, jako środowisko 2,5 miliona ludzi, z których rząd zrobił sobie narzędzie do wdrażania prawa, bo to na nas spoczywa odpowiedzialność za to, żeby te pieniądze od ludzi pobierać i je wpłacać rządowi, my domagamy się przynajmniej zdjęcia z nas tego obowiązku, abyśmy nie musieli płacić na świadczenia, których nie chcemy. Jako Kongres Polskiego Biznesu, Nowa Nadzieja, jako środowisko polityczne Konfederacji nie tyle domagamy się, żądamy wprowadzenia dobrowolności ZUS-u dla przedsiębiorców. Właśnie dlatego, że to z nas robi się narzędzie do wdrażania rządowego prawa. Przynajmniej tyle rząd jest nam winien. Dziękuję bardzo. Teraz kolega Krzysztof Tuduj. Szanowni Państwo, PiS zabiera coraz więcej Polakom pieniędzy w opłatach, daninach, składkach, inflacji. My to ciągle podkreślamy, bo tu się nic nie zmienia. Cały czas ten trend się umacnia, cały czas dochodzą nowe podatki. Natomiast, Szanowni Państwo, szykowana jest zmiana w wieloletnim planie finansowym państwa, ale ma ona dotyczyć również stabilizującej reguły wydatkowej, czyli takiego bezpiecznika ustawowego, który jest wkomponowany właśnie w ustawę o finansach publicznych po to, żeby stabilizować te finanse, żeby przeciwdziałać nieograniczonemu zadłużaniu naszego budżetu państwowego. Szanowni Państwo, w tym planie z rządowych propozycji wynika, że z tej reguły zostanie wyłączony budżet na obronność. Ten budżet ma wzrosnąć, będzie wynosił między 3 a 5% PKB, to są bardzo duże kwoty. I drodzy Państwo, tutaj jakby jasny komunikat.
My jesteśmy jako Konfederacja zdecydowanie za silnym państwem pod względem militarnym. To jest jedna z podstawowych funkcji państwa, żeby zapewnić państwu możliwość obrony. I tutaj długo by można mówić, jak jesteśmy spóźnieni, jak jesteśmy zdolni, jakie mamy zdolności bojowe tylko na papierze. To są bardzo smutne historie. Natomiast nie ulega wątpliwości, że w tym wszystkim musi być dyscyplina finansowa i przejrzystość. Prawo i Sprawiedliwość, PiS, rząd PiS-u i Solidarnej Polski, suwerennej rzekomo Polski, bo tutaj mamy zmianę nazwy koalicjanta, żeby zmylić wyborców i jakby się odciąć od polityki, którą wspólnie prowadzi właśnie Solidarna Polska i PiS, powoduje takie obejście, powoduje gwałtowne, potężne ryzyko nadużyć finansowych. Drodzy Państwo, mieliśmy z taką sytuacją do czynienia przy funduszu covidowym. Co się tam dzieje? Otóż na koniec zeszłego roku 140 miliardów zadłużenia w funduszu covidowym. 140 miliardów zadłużenia. Tam nie było kontroli, z tego funduszu były płacone różne programy osłonowe, dopłaty do węgla, wszystko co się nie mieściło gdzie indziej, gdzie się po prostu rządowi podobało uciec właśnie spod tej dyscypliny finansów publicznych. Jeżeli rzeczywiście jest potrzeba, a jest oczywiście tutaj zwiększenia wydatków na obronność, to po pierwsze należałoby poszukać oszczędności. Oszczędności, słowa, którego obecny rząd nie używa w kontekście swojego zarządzania państwem. A gdzie tych oszczędności należałoby szukać? No proszę Państwa, z pewnością w licznych agencjach, w funduszach, w urzędach, wszędzie tam, gdzie się pasą tłuste misie, które są po prostu zapleczem politycznym obecnej ekipy rządzącej. Konfederacja sprzeciwia się takiemu modelowi zarządzania państwem. Jesteśmy za państwem silnym, bezpiecznym, ale jesteśmy za państwem, które ma zrównoważone finanse publiczne, które ma przejrzystą politykę finansową, przede wszystkim odpowiedzialną, a nie na zasadzie takiej, że hulaj dusza, piekła nie ma. Dzisiaj kupujemy wszystko, co nam się podoba, a o jutro niech się martwi ktoś inny. Stanowczy sprzeciw, takiemu zachowaniu i mamy nadzieję, że na jesiennych wyborach Polacy wystawią odpowiedni werdykt obecnej ekipie rządzącej, PiS-owi, Solpolowi i pożegnają tą ekipę z rządów w Polsce. Bardzo dziękuję. Czy mają Państwo jakieś pytania? Jeśli nie, to serdecznie zapraszamy do obserwowania naszych kanałów społecznościowych. Konfederacja jest praktycznie na każdym kanale. Można tam uzyskiwać informacje o naszych bieżących działaniach. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.